Hej kochani, pokazywałam wam ostatnio na Instagramie i Facebooku moje nowe zakupy z Anastazji. Skusiłam się na płynne pomadki, których już myślałam bardzo dawno. Widziałam je wielokrotnie na Instagramie. Niestety Instagram nie zawsze namawia do złego i po prostu sobie zamówiłam 3 kolory. Link jest na Instagramie i na Facebooku do sklepu, w którym kupowałam, bo kupowałam na Facebooku w takim sklepie. Zamówiłam sobie 3 kolory i mam tutaj od najjaśniejszego Milkshake, który jest bardzo popularny. Mam tutaj Crush i mam tutaj Dolce, który też jest bardzo popularny. 3 kolory. I czwarta rzecz, którą zamówiłam, to jest paleta Glow Kit Gleam, który też możecie znać już z tych wszystkich instagramowych tutoriali. Wygląda tak i wydaje się bardzo obiecujący. Jeszcze w nim nie maczałam moich palców, ale najpierw zrobimy sobie test pomadek, zobaczymy, no w ogóle nie otwieram ich, nie, zobaczymy jak się rozprowadzają, jak smakują, jak wyglądają kolory i tak dalej, zaczynamy. No dobrze, to zaczniemy sobie od najjaśniejszego, od tego koloru Milkshake i zaraz sobie zobaczymy jak wygląda pomadka. Aplikator jest standardowy. Pojemność to 3,2 grama, a ważność to jest 6 miesięcy od otwarcia, czyli od dziś. Dobrze, i najpierw nakładam pierwszy. Nie czuję jakiegoś mocnego zapachu. O wow, jaki jasny. O kurczę! No i teraz do mojej opalenizny i blond włosów to będzie wyglądało zabójczo. Powiem wam szczerze, Instagram mnie oszukał. Byłam przekonana, że ten kolor będzie bardziej nudziakowy i dla mnie jest niestety za jasny. No wyglądam strasznie. No krzywo się pomalowałam, ale nie o to tylko chodzi. No widzicie, jak to wygląda do mojego make-upu, do mojej cery, do moich włosów. No po prostu mega tandetnie. Pomadka już zaczęła zastygać. Nie czuję żadnego smaku. Nie ma też jakiegoś konkretnego zapachu. I zamienię się w mat, jak widzicie. Mam po prostu matową kredę na ustach. Tu macie w lekkim oddaleniu. No nie, to nie jest kolor dla mnie. Jedyne zastosowanie, jakie dla tego koloru widzę, to po prostu jako ombre jaśniejszy w środku. Może wyślę go po prostu do siostry, siostra jest bledsza ode mnie. Ścieramy. Ale już zastygł i nie zostawia za dużo śladów. Daje bardzo matowe wykończenie. No nie, Milkshake to była porażka i niestety nie dla mnie. Teraz troszkę ciemniejszy Crush. Mam nadzieję, że chociaż ten kolor będzie dla mnie odpowiedni, że będę mogła go sobie zostawić. Jest, wydaje się, ciemniejszy. Troszkę wyszłam poza konturami, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Kolor jest bardzo ładny, naturalny, taki jakbym nosiła na co dzień i już widzicie, że wygląda moja twarz przynajmniej normalnie w tym kolorze. Tak, także kolor Crush jest ładny, będę go na pewno nosić. Taki zwykły, dzienny nudziak już zamienia się w mat. Nie powiem wam jeszcze na temat trwałości tych pomadek, to sprawdzę sobie jakby po czasie i wrócę do was z tą informacją. Jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o ten kolor. Wiecie co, ja o tych pomadkach już słyszałam tyle. Ludzie twierdzą, że to są najlepsze matowe pomadki na świecie, lepsze niż pomadki Kylie Jenner, lepsze niż Jeffree Star i tak dalej. Także dlatego chciałam je wypróbować. I ostatni, najbardziej popularny chyba kolor ze wszystkich to jest Dolce. I ten kolor również jest absolutnie przecudowny. Ten róż jest bardziej żywy, ten poprzedni był bardziej właśnie zgaszony. To jest może niewielka różnica, ale jest. Ale to są takie typowe kolory, które ja noszę na co dzień, w których najczęściej możecie mnie zobaczyć. Także ten kolor bardzo mi się podoba. Jestem na tak, te dwa ostatnie kolory super. Przejdziemy teraz do Glow Kitu i zobaczymy jak to wygląda w środku. Opakowanie jest w całości papierowe i tutaj zamykane na magnes. W środku niestety nie mamy lustra. Mamy 4 kolory rozświetlaczy wpadające w róż. Przepraszam was za mój głos, ale dziś mam coś z gardłem. 4 kolory. Hard Candy, Mimoza, Starburst i Crushed Pearl. I ten Crushed Pearl po prostu jest najbardziej chyba znany na YouTubie. Zrobimy sobie swatche. Ok, Hard Candy połyskuje na różowo, brzoskwiniowo. Mimoza na złoto. Starburst, Burst taki różowo-platynowy. I Crushed Pearl jest najjaśniejszy. I tu macie je od góry, tak jak mówiłam. Od góry. Hard Candy, Mimoza, Starburst i Crushed Pearl. I ten najczęściej widuję w instagramowych tutorialach, zresztą te dwa. I dziś użyję sobie właśnie może tego rozświetlacza Crushed Pearl na moim fan brush i tutaj na szczycie kości policzkowych. Nie schodzę już niżej, bo nie za bardzo się świecę.
i rzeczywiście ładnie połyskuje. Troszkę na środku nosa, w kubeczku, nad ustami. No muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładne rozświetlacze. Fajny zestaw. Podoba mi się. Kochani, to był mój test na żywo, pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o te kosmetyki Anastazji. Jak wiecie, ja jestem fanką pomady do brwi, mam ją w dwóch kolorach, po prostu uwielbiam. Mam też zestawy do konturowania, które też Wam chcę w osobnym filmie omówić. Póki co to było właśnie pierwsze wrażenie. Widzicie, w taki gorąc to ja się cała świecę i co chwila muszę się tutaj dopudrowywać, ale mam nadzieję, że jednak widzicie ten blask tutaj. Oczywiście to nie jest taki must have, który musicie mieć, bo wszyscy na Instagramie to mają. W Stanach jest to bardziej dostępne niż u nas. Trzeba jednak czekać, jak się to zamawia i ściągać to specjalnie. Także spokojnie możecie stosować tańsze zamienniki. Ja robiłam Wam taki film o rozświetlaczach, tych tańszych rozświetlaczach i tam macie dużo takich kolorów. To nie znaczy, że musicie zamawiać tę paletę, żeby mieć takie kolory. To są kolory moim zdaniem dość powtarzalne, które znajdziecie właśnie w tańszych zamiennikach, w tych tańszych markach, o których Wam wspominałam. Jeżeli chcecie, to link Wam zostawię na dole do tego filmu o rozświetlaczach. Co do pomadek, robią na mnie naprawdę fajne wrażenie. Nie schodzą z ust, są naprawdę jakby wżarte w usta, ale to wykończenie jest dość komfortowe i nie wyczuwam ich jakoś tak mocno na ustach. Kolor mi się, te dwa kolory mi się bardzo podobają. Ten trzeci, jak wspominałam, to będzie w topa. Jedyne, co mogę zrobić, to wziąć odrobinę na środek. Żeby rozjaśnić inne pomadki lub stworzyć taki efekt ombre i to wygląda spoko, ale sam w sobie jest bardzo jasny, bo naprawdę nie wszystkim będzie dobrze w takim kolorze jak ten milkshake. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy test Wam się spodobał, że Wam się do czegoś przydał. Napiszcie mi, czy miałyście te pomadki oraz rozświetlacze właśnie z Anastazji i co o nich sądzicie. Na pewno będę je jeszcze pokazywać w kolejnych filmach, także zostawcie kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!